Cześć, jestem Kucy, a dziś mam dla was pewien challenge. I już wiem, co powiecie. Kucy, czy ty jesteś jakiś głupi? Wiesz, ile tego już było na YouTubie? Tak, wiem, ale ten challenge jest wyjątkowy, bo wraz z innymi YouTuberami dostałem go od samego Epic Games. Challenge ten będzie polegał na zdobyciu jak największej ilości killi i oczywiście wygraniu gry. Z tym, że po każdym killu zmieniamy klasę broni na wyższą. Zaczynamy od szarej i lecimy w górę aż do mitycznej. Na ekranie macie teraz przedstawioną punktację. Każdy frag zrobiony z odpowiedniej klasy liczy się jako 3 punkty. Wygrana w meczu to aż 20 punktów. Mam dokładnie 3 próby, a pod uwagę wezmę tę najlepszą. Punktacja będzie się też oczywiście wyświetlać dla was na bieżąco na ekranie. Oczywiście mogę używać wszelkiego rodzaju leczenia i przedmiotów specjalnych bez względu na ich kolor. Chciałbym też poprosić was, żebyście nie mieli jakichś ogromnych oczekiwań, bo osobiście nie gram teraz regularnie Fortnite'a, więc trochę wypadłem z formy. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby niczego nie przegapić, oraz o używaniu kodu KucyKacy w sklepie Fortnite, jeśli chcielibyście wspierać mnie jakoś za darmo. Samo wpisanie kodu bardzo pomaga, nawet jeśli nic nie kupujecie. Zobaczcie koniecznie, jak mi poszło z tym challenge'em i miłego oglądania. Przed chwilą miałem tak dobry mecz, udało mi się zabić i z szarej, i z zielonej, i z niebieskiej, już był etap fioletowej i mi tak dobrze szło i nie zauważyłem, że nie mam włączonego nagrywania, no Boże, najgorzej. Wiecie, co jest najgorsze? Jestem przekonany, że teraz już będzie mi szło żałośnie przez to, bo tak zawsze jest, zawsze tak jest, że coś mi się udaje, że świetnie, okaże się, że nie włączyłem na przykład nagrywania i potem próbuję zrobić to samo i nigdy to nie wychodzi. Zobaczcie, zginę od pierwszej osoby w tym meczu, od pierwszej osoby. Cholera, zielona broń na start, ale lepsze to niż nic. Kolejna zielona broń, come on. Normalnie bym się cieszył, ale teraz nawet nie mogę z niej za bardzo zabijać, bo nie dostanę żadnych punktów. Dawaj, szaro, szara. No nie, niebieska. Teraz zostawię sobie na później. O, i na razie wezmę to. Cały czas słyszę jakieś odgłosy wokół mnie. Jakby tutaj było milion osób. O! A zrobimy tak. Czemu? Co? Jest! Dobra. Okej, to chyba jest legalne, tak? Chyba mogę tak robić, nie wydaje mi się. Challenge polega tylko na zabijaniu z określonego koloru broni. Dobra, teraz mamy dwie zielone rzeczy, więc jest bardzo git. Tylko później będzie problem, bo będę musiał zabijać ze szczucera. Chociaż chyba widziałem jakiś niebieski przedmiot wcześniej. Co to? Maruderzy? Maruderzy, cholera. Już? Wszyscy? Wszyscy. Super. Z tego co wiem, to mogę używać bomb dymnych, więc sobie użyjemy. Flotowy przedmiot, jest mi to potrzebne na później. O, o! Dobra, czekaj, czekaj, ja potrzebuję ammo na ciebie najpierw. Kurde, nie ma ammo. Dobra, muszę wziąć SMG. Kurczę, gdzie jest koleś, który do mnie strzelał? Tam musi być, dobra, jest na domku, widzę jego rampę. Zielony sztucer. Czego? Aaaa! No nie, zablokowałem się tutaj. Dwie sekundy mi daje gościu. Dobra, dziękuję. No nie, co ja zrobiłem sobie. Dobra, ten koleś jest noobem, na szczęście. Ja też, ale nie taki jak on. Jeszcze dostał stópkę. Ej, kolega! Boże, jak dobrze, że on był noobem. Dobra, mamy niebieską snajperę. Teraz musimy zabijać z tego. Dobra, ja zabiorę ten sztucer ze sobą. I zbiorę jeszcze trochę budulca. Much later. Dobra, myślę, że tyle budulca na razie styknie. Kurczę, strefa już jest mała. Zostało 20 osób. A ja muszę zabić z niebieskiej rzeczy. Teraz tak, pytanie, czy śmierć bomba liczy się jako niebieska rzecz? Chyba powinna się liczyć, no nie? Jakbym strzelił ze snajpy ładnie, jakbym trafił w głowę ze snajpy, było super. A jakbym trafił ze snajpy w ciało i dobił śmierć bombą, to to by się chyba liczyło jako niebieski kill. O, właśnie sobie blokowałem Julkę. Pozdrowienia do mojej dziewczyny JJ o tym samym imieniu. Oho, jedzie auto jakieś. Halo, kolega. Wow. Proszę, 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 proszę! Jestem tak blisko zabicia go! Dawaj, 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 dawaj! Nie, nie chcę! Co się dzieje w ogóle? What? Czemu nagle zacząłem pić potki? No nie, było tak dobrze! Nie wiem, czemu nagle zacząłem pić potki! Ja rozumiem, że skończyły mi się śmierci bomby, ale proszę nie przestawiać mi na potki automatycznie, tylko na przykład na broni by było bardzo miło.
Nie no, prawda jest taka, że po prostu sobie troszeczkę spanikowałem po poprzedniej gierce, bo jak już mi się udało trafić ten pierwszy strzał, to tak bardzo chciałem, żeby go dobić. I zacząłem rzucać te smoki, jak jakiś opętany, czy smoki, te pierdy. A nie zauważyłem, że mam ich malutko. No ale i tak, gra mogłaby zmieniać, nie wiem, na broń, albo w ogóle nie zmieniać. Ale na potki, które sprawiają, że się stoi w miejscu i nie da się schować? No to nie jest dobry pomysł. A tą pompeczkę to ja sobie zostawię na później. Jeszcze M-ka tutaj jest. Nie no, ja to zostawię na później. Co ten koleś robi, gościu? Oh, hello, yeah. Serio, to tyle DBZ robi? Nie wiem, gdzie on poszedł. Słyszałem, że wyszedł bez auta. Dobra, mam wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne na razie. Chłopcu auto rozbił. Tu jest! Ślepy jestem. Dobra, dojazd mu robimy. I kolega będzie tu chce dojazd zrobić. A nie trafiłeś! O! Już myślałem. Dobra, jest! Niebieska M-ka. A czy zielona? Szaro już mogę wywalić, bo nie jest mi potrzebna. Proszę, powiedz, że mi jest coś do leczenia. Jest mi bardzo potrzebne teraz. O! Idealnie. Wow! Nie, nie! Czemu się nie da ruszyć, jak potkę pije? To jest bez sensu. Dobra, kozak. Fall damage. Kolejny fall damage? Nie, niestety. Nie mam budulca! Dobra, wyjmuję pompę, bo nie przeżyję, nie przeżyję, dobra. Nie dostanę za to punktów, ale bym nie przeżył, a chcę przeżyć. O, pompa zielona! A tutaj była specjalna skrzynia, mam nadzieję, że nikt jej nie wziął, bo... Chętnie bym ją wziął, bo tam zazwyczaj są armory przecież. No właśnie, i to nam będzie bardzo potrzebne na sam koniec. Ja chyba będę to nosił cały czas, wiecie? Ale idealna okazja tam, żeby tego gościa zbić. No się w ogóle leczy, ja spróbuję sobie do niego podejść. Dostał? Przynajmniej tyle. Dobra, kozak dostał znowu. O-o, ja zapomniałem, jak się buduje w tej grze. Ty tu jesteś. O kurde, o. Bait. O! Udało się, uff. Dobra, ten koleś był całkiem niezły, on mógł być bardzo groźny. I ktoś tu przyjechał, muszę wziąć pompę niebieską. I szybko się wyleczyć, zanim zacznę z tym gościem walczyć. Czy on to kolapsuje? Oj, kolego! Uuu. Dobra, proszę, proszę, przypomnij sobie, jak się buduje kucykacy. No nie, nie wierzę, że zmarnowałem taki prosty strzał, ale go nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Dobra, zablokowałem cię trochę. Gdzie idziesz? Ja pierdzielę, ale ja chcę teraz. Dobra, na szczęście zginął. Złota pompa, ale ja potrzebuję fioletowe, tak! Idealnie! Kolego! Proszę, proszę nie strzelaj do... Proszę, proszę nie strzelaj do mnie. Gdzie ten kolega się podział? A tam biegnie. A kolego, ja cię muszę dorwać. Aj, nie ma wprawy w strzelaniu. Niestety. Dlaczego chłop nie użył drogi? Nie rozumiem. Jest teraz totalnie cięty, ja to wykorzystam sobie. Elegancko. Kurde no, ale ja nie umiem strzelać ze snajpery teraz. Jestem beznadziejny w snajperce. Może tego capnę jakoś. Cholera, ile tam się dzieje w ogóle? No nie wiem za bardzo co zrobić, szczerze mówiąc. Przydałoby się przeraszować, kogoś, że widzicie, ale ja mam budulca w ogóle? No dobra, idziemy, przeraszujemy ich jakoś. Pięknie. Chłop tam już idzie. I ktoś tam jeszcze budował na górze. Ale to jest kpina jakaś. I kolega. Ja się ciebie boję. O nie. I'm so stupid. Kurczę no. To była najlepsza próba jak do tej pory. To było tak głupie z mojej strony. Zupełnie zapomniałem, że nie mam już budulca. Przecież nie mogę go przeraszować. Szara broń, szara. O shit, ktoś tu wylądował. Dobra, żebym miał się czym bronić chociaż. Widziałem, gdzie wylądował tam na dachu. Uuu, szara pompka. Idealnie. Gdzieś tu ląduje. Gdzieś blisko mnie. Tutaj? What? Dlaczego? Okej, okay. No dobra, spoko, mi to pasuje. Ale elegancki zestawik. O ludzie. Nie wierzę, jest. Dobra, kolej. Podwaliłem killa i sędziu. Niebieski, niebieski, ale się gra idealnie układa dla mnie.
Szybkie potki i spróbujemy dojechać tego drugiego. On musi być trochę osłabiony. O. No, fajnie by było, jakbym mógł tu wejść. No nie, już brok bluca, znowu to samo. A gościu, już wiem, gdzie jesteś. Nie wierzę, że on mnie trafił. Dobra, ładnie siadło teraz. No kran, jest, udało się. Fioletowy auk. Idealnie się ta gra układa dla mnie. Kurde, coś czuję, że to jest ta gra. No, tak ładnie nam się wszystko ułożyło. Bo najgorsze na świecie by było, jakbym teraz dostał strzał ze snajpa, naprawdę. Zostawię sobie tę pompę i zostawię sobie tego auga i po prostu będę obijał z pompy i starał się dobijać z auga. Ja, wiecie co? Postanowiłem, że w tej grze będę grał troszeczkę jak pusia, bo zdobywanie killi daje tylko 3 punkty, to nie jest dużo. Ale na przykład zajęcie drugiego miejsca, z tego co pamiętam, to dawało aż 15 punktów. To tylko 5 punktów mniej niż za pierwsze miejsce, więc jakbym się tak przykampił i zdobył sobie drugie miejsce tak na lajcie, to by było świetne. Tak, to mi się przyda, jak mi się uda zabić. Złota pompa, idealnie. Czemu nie mogę tego wziąć? Co jest? Okej, to jakiś glitch. Dobra, mocno oberwał. To jest moja szansa. O, jest tutaj. Kolego, proszę, jeszcze raz tak zrób. Weź piknij mnie jeszcze raz. Jeszcze raz piknij. Proszę, pikuj. Pikuj. Dobra, jestem debilem, nie umiem budować. Jest, ale kozak, dobra, mogę złotej pompy używać. Co miałeś ciekawego? Nic ciekawego nie miałeś, szkoda. Okej, widziałem tam kogoś po lewej, kto się wspinał, ale on wygląda na dobrego gracza, więc nie za bardzo chciałbym z nim walczyć. A teraz widzicie, z bluesem i sokiem nieźle, mam full HP. Kurde, na tej farmie to też może być niezły rozpierdziel. Czy ten koleś siedzi za mną? Tak, on mnie goni. Nie, nie widział mnie. A ten dźwięk się buguje. Wow, ale bym się wstraszył, jakby nagle we mnie wjechał tutaj. Dobra, ostatnia dziesiątka została. I tak, za ostatnie 10 graczy, czyli za 10 miejsce, już jest tutaj, z tego co pamiętam, 3 punkty, czyli tak jakbym zabił. To jest bardzo spoko, to jest najlepsze moje podejście do tej pory. Tam się zabudował chłop. Co robi? Jakieś boksy. Boże, ja się boję z takimi ludźmi walczyć, naprawdę. Proszę stań w miejscu jak Bambik i się nie ruszaj. Proszę, zrób tak. Kurna. Co się stało? Dobra, ostatnia 7. Za 4., 5. Miejsce jest 5 punktów. A czekajcie, spróbujemy. O, bardzo low jest. Powiem, że się strasznie cykam. Nimi walczyć. Ten tutaj ma... Jest bez armora, to się opłaca go dojechać. Oj, gdzie on się podział? O nie, on jakoś uciekł stąd. Grapplera pewnie miał. Okej, okay, ostatnie 5 osób, to jest 5 punktów, to jest zrąbista opcja. Aj, ma dobra okazja, ale niestety. What the hell? O, spoceniec. No nie, zdjęli mi go. Ale ma złote rzeczy. A nawet mityczne, to jest kolejny grade, którego potrzebuję. Dobra, mamy mityczną rzecz. Mamy złotą rzecz i mamy mityczną rzecz. Może się udać to wszystko zrobić. Przepraszam państwa, ale ja na razie uciekam. O. Proszę dać mi spokój, dziękuję. Z wygraną jest bardzo dużo punktów. Jakby mi się udało wygrać, to by było kozacko. No, wiem, że jesteś tutaj, chłopie. Nie! Ciekanko! Top 3! Top 3, 10 punktów. Rąbiście. Witaj wzgórze, przydasz mi się teraz. Dobra, gdzie jest ten kolega, co mnie obijał? Tam na dole. A drugi kolega jest tam.
Nie mam nic na daleko, niestety. Może pozwolę im się zabić jakoś. A nie, nie mam żadnego budulca oprócz drewna. I jego też już mam mało. Nie no, nie mogę z nimi walczyć, bo inaczej będzie koniec. Weźcie się, skupcie jakoś na sobie, proszę. Cały czas siedzi. Jak mam sprawić, żeby on zaczął walczyć z tym drugim? Może po prostu poczekam, może tamten się wystawi. O, widzicie, on biegnie sobie. Zauważ go, chłopie. Zauważ go, on biegnie. Kurde, na strefy z nimi nie mogę walczyć, bo nie mam żadnej apteczki ani niczego w sumie. I czemu tak robisz? Kurde, no nie wiem jak to spuszować, żeby nie dać się im zabić. Ten tutaj robi totalne boksy, to jest strasznie niebezpieczne. A tu się skampię. Mega boksie. No jeśli on jest dobry, to zedytuje do mnie. Kurczę, no gdybym miał sztucera, teraz mógłbym go spikować, bo mu główkę widać. Ała. Co on robi? Ja wiem, widzowie, że gram jak pusia, ale szczerze mówiąc nie mam innego wyboru w tej chwili. Dobra, jest osłonięty na szczęście jakimś cudem. O, wydawało mi się, że zeskoczył, ale nie miałem racji. Aj, zginę. Zginąłem. Ach! Ale top 3! Kurczę, trzeba było zostawić sobie tego sztucera, on by mi pomógł w tej sytuacji. Miałem taką idealną okazję, żeby spikować tamtego w główkę. Mógłbym w sumie przejąć high grounda tym grapplerem, ale przez to, że on otwiera lotnie, bałbym się, żeby był narażony na tego gościa od razu, co tam wiecie. Już widzę zwycięzcę, disco specjalistka wygrała, bo ładnie siadł ten strzał z pompy. Bardzo ładnie. Dzięki wielkie za oglądanie, dajcie znać co myślicie w komentarzach. W opisie filmu postaram się dać wam też linki do innych twórców, którzy podjęli się tego wyzwania od Epic Games, jednak nie wiem jeszcze kto dokładnie bierze udział. Wszystkie filmy pojawią się także jednocześnie o tej samej godzinie, dlatego dopiero po publikacji tego filmu się dowiem i postaram się jak najszybciej dać wam znać. Tymczasem zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz używania mojego kodu kucykacy w sklepie, jeśli chcielibyście wspierać mnie za darmo. Nic was to nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. To by było na tyle, mówię do was Kacy. Narka.